Trening naturalny. Trening naturalny ma w sobie jakieś takie zaprzeczenie. Bo z jednej strony sama nazwa. Bo z jednej strony trening to jest coś bardzo ułożonego, zaprogramowanego, w określonych jakby standardach, wszystko mamy od do. Natomiast naturalność to czasami spontaniczność, często do końca nie wiadomo, czego się spodziewać, samo jakby rośnie, prawda? Natura jest jakby nieokiełznana. I ten trening naturalny jakby sam sobie przeczy, ale my uważamy, że właśnie takie połączenie po prostu jest najbardziej rozwojowe dla człowieka i jednocześnie pomaga mu zachować taki balans. Bo nie możemy cały czas żyć w jakiejś matni, że ja muszę wyglądać tak, że ja muszę ćwiczyć tak, że ja muszę być silny tak, że muszę podnieść tyle, że muszę skoczyć tak, nie wiem, jakieś takie rzeczy. Tylko po prostu ważniejszy jest dla nas taki balans, równowaga, również jakieś elementy... Dobra zabawa, zdrowie, siła. A przede wszystkim szczęście. Każdy chce być szczęśliwy. I każdy chce być zdrowy. Tak, tylko zdrowie to też jest temat taki, że... Czym jest zdrowie? W końcu nie wiadomo. Nie? Tak. Dajemy ludziom, to jest generalnie efekt tego, czego nauczyliśmy się od innych dobrych ludzi i dobrych nauczycieli, ale też tego, co sami przerobiliśmy gdzieś w swoim życiu, czego się nauczyliśmy. To są lata doświadczeń, praktyki, szczęścia. Tak, a jednocześnie cały czas się tak naprawdę też uczymy, bo nie możemy mówić o sobie, że nie wiadomo, co już zdobyliśmy i wiemy, to jest cały czas proces. I tak samo jest z ruchem. Warsztaty Kopalnia Ruchu są dla każdego, są tak jakby struktura ich jest tak przygotowana, żeby każdy wyniósł z nich uniwersalne takie podstawy. I też to w sobie zawierają, bo generalnie skupiamy się na podstawowych ćwiczeniach mobilności całego ciała i interakcjach, zabawach, dużo takiego ruchu, który jest właśnie taki w nieprzewidywalnych sytuacjach i nieokreślony. Intuicyjny, dużo zabaw, tak jak Benita powiedziała, radości. Bardzo stymulujących. To, co się dzieje między ludźmi, czasami samo nas zaskakuje. Nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. No bo człowiek jest całością, więc jakby na tych warsztatach całościowo podchodzimy do sprawy. Cały czas podchodzimy, mówimy, pokazujemy. Uważam, że każda osoba jest zdolna do pracy indywidualnej po takich warsztatach. Tak, chcemy dać taką wiedzę i w taki sposób przekazaną, żebyście potem mogli po tych dwóch dniach, tych 16 godzin pracy, czasami bardziej intensywnej, czasami mniej, czasami skupionej na elementach oddechu, czasami na więcej pracy nad mobilnością, czasami bardzo spontanicznego ruchu, żebyście mogli potem, znając zasadę, po prostu kreować też swoje na tej bazie jakieś rozwiązania i generalnie używać sobie tego na co dzień. Czy nawet pokazać komuś to, dzielić się tą wiedzą, którą my przekazujemy. Tym bardziej, że do niektórych rzeczy, które pokazujemy, po prostu potrzebna jest druga osoba, jest potrzebna i nie da się tego zrobić samemu. I też bardzo takim stymulującym według nas bodźcem w treningu i w ruchu jest po prostu dotyk drugiej osoby. Ta ilość bodźców, jaką dostajemy w momencie, kiedy występuje tarcie, ciągnięcie na skórkę, skóry. Dotyk leczy, uzdrawia, uspokaja, stymuluje. Tak,
czegoś takiego nie możemy jakby sobie zastąpić niczym innym, żadnym gadżetem. A ludzie w obecnych czasach boją się dotykać, boją patrzeć na siebie. Teraz mieliśmy też okazję spędzić trochę czasu w naturalnym otoczeniu, była piękna pogoda i to też zupełnie zmienia jakby atmosferę, wpływa na to, jak nasz naskórek ćwiczy, jak czujemy podłoże. To są wszystko takie elementy ważne. Bardzo ważnym aspektem tych spotkań, tych warsztatów, które organizujemy, jest po prostu bezpośrednie doświadczenie. Według nas i zresztą nie tylko według nas, po prostu tak jest, że najlepiej się czegoś nauczymy i najwięcej nam to da, kiedy po prostu bezpośrednio doświadczymy, spróbujemy, jak to jest, sami się czasami znajdziemy w sytuacji, w której musimy my znaleźć to rozwiązanie. No, budujemy podstawowe umiejętności, które przydadzą się każdemu, które mogą być rozwijane na własny sposób,